I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, proszę o zrozumienie, że msza, chociaż tak piękna i wielka uroczystość wypada, jest jedynie czytana, ale nieoczekiwanie wczoraj straciłem głos, jeszcze mi, jak widać, całkiem nie powrócił, także śpiewanie w tych warunkach byłoby zupełną katastrofą. Natomiast kilka słów, mam nadzieję, że mi się uda i że wypada powiedzieć do tej uroczystości. Bo dzisiaj można powiedzieć, że w liturgii po raz ostatni przebrzmiewa echo minionych uroczystości związanych z Bożym Narodzeniem i kręgu świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość oczyszczenia Najświętszej Marii Panny to święto, które nawiązuje do przepisu, jak słyszeliśmy, starotestamentowego prawa, według którego każda matka musiała 40 dnia po narodzinach dziecka wypełnić. I dlatego też obchodzimy to święto stosunkowo późno, dawno po zakończeniu właściwych obchodów Bożego Narodzenia, rzadko nawet już po rozpoczęciu, tak jak i w tym roku, tego kolejnego kręgu liturgicznego, jakim jest Wielki Post, Przedpoście i tajemnica naszego odkupienia, Wielkanoc. Tak więc uroczystość ta, można powiedzieć, stoi na przełomie tych dwóch kręgów liturgicznych i tym samym doskonale łączy się z tajemnicą naszego odkupienia, rzuca też szczególne światło na święta Bożego Narodzenia, jako pamiątkę wcielenia Bożego, dokonanego przecież po to, żeby dokonać następnie ofiary. I tego samego dnia obchodzimy właśnie pamiątkę ofiarowania w świątyni Dzieciątka Jezus, które miało miejsce z kolei po to, żeby zadośćuczynić kolejnemu przepisowi prawa, temu mianowicie, który wymagał od matek, aby na pamiątkę tej ostatniej plagi, jaką Pan Bóg nawiedził Egipt przed opuszczeniem go przez Izraelitów, ofiarować w świątyni pierworodnego Syna na służbę Bożą albo wykupić go, tak jak to słyszeliśmy również w dzisiejszej Ewangelii, tak aby był wolny od tej służby w świątyni Bożej. Tak więc Chrystus przybywa na ramionach swojej ukochanej matki do świątyni, do swojej świątyni, jak słyszeliśmy wyraźnie w lekcji wziętej z księgi proroka Malachiasza. Nie przez przypadek prorok dodaje to słowo swojej świątyni, ale ma to na celu podkreślić, że Syn Boży był Panem tej świątyni, że nie był przecież związany przepisami prawa, skoro jest Panem i świątyni i prawa. Tak więc jeśli mimo wszystko chciał te przepisy wypełnić, to bardziej po to, aby już teraz na początku swojego życia zapowiedzieć swoją przyszłą ofiarę, aby tym samym wyrazić i ponowić chęć złożenia Ojcu Niebieskiemu zadośćuczynienia, do jakiego zdolny był tylko On sam, jako Bóg człowiek w jednej osobie. Tak więc głównym aspektem dzisiejszego święta, które łączy je właśnie z tajemnicą naszego odkupienia, z tym drugim okresem liturgicznym, rozpoczynającym się od przedpościa, jest właśnie ofiara. Pierwsza ofiara tak naprawdę, jaką ogląda świątynia w Jerozolimie i która nie jest, tak jak do tej pory, jedynie jakimś symbolem zastępczym, jakimś obrazem, jakąś figurą tego, co przyszłe, tak jak wszystkie poprzednie, ale jest ich wypełnieniem, jest godna samego Boga. I co prawda zostanie ona dokonana w pełni, oczywiście na Kalwarii, jednak co do usposobienia w duchu, została przez Zbawiciela złożona już tutaj, już na samym początku Jego życia. I właśnie na początek tego, na pamiątkę tego wydarzenia Kościół urządza w tym dniu święcenie świec i procesję. Mamy mianowicie wraz ze starcem Symeonem w Chrystusie rozpoznać tego, który jest światłością dla objawienia pogan i dla chwały ludu Izraela. I tak trzymając w ręku zapaloną świecę, czy to podczas procesji, czy podczas Ewangelii, a później również od prefacji aż do Komunii Świętej, dołączamy niejako do grona tych, których oczy ujrzały zbawienie, które Bóg przygotował, jak mówi starzec Symeon, dla wszystkich narodów. A więc dołączamy do grona tych, którzy Jego wzorem za największe szczęście czytują sobie posiadać Chrystusa i samemu należeć do Niego.
Inaczej mówiąc, być Jego świątynią, do której przychodzi On jako do swojej własności, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, i w której nie ma miejsca, w której świątyni nie ma miejsca na kult obcych bożków, fałszywych bożków, w świątyni, w której składa się ofiarę wyłącznie Jemu samemu. I takie właśnie, drodzy wierni, znaczenie ma paląca się świeca. I dlatego też od zawsze świece pełniły kluczową rolę w liturgii, także bez świec nie można by tak naprawdę odprawić mszy świętej. Zakazują to przepisy liturgiczne. I nie chodzi tylko o oświetlenie ołtarzy, które być może na początku jeszcze było konieczne z tej racji, że te domy, w których chrześcijanie odprawiali mszy święte, czy później kościoły były jeszcze słabo oświetlone. I co można by wraz z wynalezieniem elektryczności uznać za zbędne. Przeciwnie, aż do tej pory, aż bez wątpienia po wszystkie czasy, Kościół będzie używał w liturgii zapalonych świec, dlatego że mają one bardzo bogatą i pouczającą symbolikę, na którą właśnie z okazji dzisiejszego święta warto odrobinę się zatrzymać. Zapalona świeca jest mianowicie symbolem ofiary, albo inaczej miłości ofiarnej. A to dlatego, że tak jak płomień żywi się niejako woskiem, spala go, podobnie nasza miłość karmi się, wyraża się jednocześnie przez ofiarę. Nic nie wyraża tak doskonale miłości jak ofiara. Nikt nie ma większej miłości od tego, który życie daje swoje za przyjaciół, mówi Chrystus. Ofiara jest mianowicie dowodem prawdziwie bezinteresownej, nieudawanej miłości. Można powiedzieć wręcz, że miłość w jakiś sposób wymaga ofiary ze swojej natury, ponieważ miłość chce po prostu dobra drugiej osoby. A to w stanie naszej upadłej natury nierzadko, czy może nawet i prawie zawsze wymaga poświęcenia, złożenia w ofierze dobra własnego. Z kolei ofiara niejako podtrzymuje miłość przy życiu. Bez ofiary miłość byłaby zagrożona, mogłaby łatwo wygasnąć, tak jak gaśnie płomień, któremu brakuje wosku. I dlatego też nie bez powodu kandydaci chociażby do święceń kapłańskich czy do niższych święceń również w ceremonii kilkakrotnie otrzymują do ręki, chociażby na chwilę, aby ją później zaraz oddać, płonącą świecę. Z nią zbliżają się do ołtarza, zwłaszcza w chwili ofertorium. W ten sposób właśnie mają wyrazić swoją chęć podobania się Panu Bogu, swoją chęć służby Panu Bogu. Prawdziwy kult Boży jest dlatego nieodłącznie związany z pojęciem ofiary. I to nie tylko, drodzy wierni, kult, który jest pojęty w ścisłym znaczeniu, jako czynność liturgiczna w Kościele, ale również kult w znaczeniu szerszym, bardziej potocznym, jako ten kult, który składamy my sami naszym własnym pobożnym życiem. I dlatego też zwykłe chrześcijańskie życie jest nieodłącznie związane z ofiarą. Bez gotowości do ofiary, do tego, aby oddać Panu Bogu albo bliźnim coś od siebie. Niech to będzie chociażby nawet ofiara w rozumieniu zwykłego pozgramiania złych skłonności. Nie może być bez tego mowy o życiu chrześcijańskim. Nie wspominając już o dążeniu do świętości, do której przecież jesteśmy powołani i które nierzadko wymaga prawdziwej heroiczności w ofiarności, w tym uśmiercaniu w sobie starego człowieka. I tutaj, drodzy wierni, na koniec znajdziemy zapewne jednocześnie zarazem odpowiedź dlaczego te nasze czasy, które odznaczają się, jak wiemy, niespotykaną dotychczas bezbożnością i to na wszelkich płaszczyznach życia, charakteryzuje właśnie niechęć i wstręt do ofiary. I widzimy to nie tylko w sposób taki czasami i odrażający na ulicach, na rynkach co większych miast. Widzimy to również niestety w szkołach, czasami niestety w domach prywatnych, wśród nawet tak zwanych katolików liberalnych, w wychowaniu dzieci. Także w życiu zupełnie prywatnym ofiara, odmawianie sobie czegoś, wyrzeczenie stało się mentalności przeciętnego człowieka czymś zupełnie obcym. I co najgorsze, to zjawisko widzimy niestety w kościołach, bo stamtąd to zepsucie płynie, tak jak mówimy potocznie, że ryba psuje się od głowy i nie ma się co dziwić, że
zwykłym ludziom świeckim brakuje tej ofiarności, skoro z samych kościołów już ponad pół wieku temu wraz z reformą liturgiczną przegnano, można powiedzieć, pojęcie ofiary, wyzuto z niego ten nowy rytm mszy. Tak więc nie ma się co dziwić, że ani Kościół nie ma już takiej siły oddziaływania i uświęcania ludzi, nie przyciąga ich tak do siebie jak kiedyś, że ludzie dalej nie szukają w ogóle w Kościołach siły, aby przyjmować i brać na siebie te ofiary, które Pan Bóg im zsyła. Skoro w Kościołach nie mówi się, ani liturgia o tym nie mówi, ani nie mówi się z ambony o konieczności ofiary i poświęcenia, to najwyższym ideałem siłą rzeczy staje się to, aby żyć beztrosko, aby żyć przyjemnie, najchętniej pozbyć się również tego wszystkiego, co temu ideałowi życia beztroskiego i przyjemnego stoi na drodze. Czasem niestety bez względu na jakiekolwiek chrześcijańskie wartości, tratując po drodze do tego wszystkie chrześcijańskie cnoty i prawa. Tak więc, drodzy wierni, jeśli chcemy prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie, nie pogańskie, to musimy działać na przekór tej powszechnej tak tendencji. Nie możemy schodzić z drogi ofiarom i krzyżom i unikać ich za wszelką cenę. I zwłaszcza dzisiejsze święto uczy nas tego, że o ile ofiara zawsze będzie dla nas czymś nieprzyjemnym, przynajmniej dla naszej natury jako takiej, i oczywiście dla Najświętszej Marii Panny, ani dla naszego Pana, ofiara nie była czymś przyjemnym w takim sensie zmysłowym, to jednak cierpliwie przyjęta ofiara staje się dla nas czymś niezwykle owocnym. Tak jak dla naszego zbawienia ofiara stała się decydująca. Tak więc prośmy może szczególnie Najświętszą Marię Pannę w tym dniu, w którym wspominamy, jak przyniosła Dzieciątko Jezus do świątyni, jak usłyszała od Symeona te słowa, że jej serce przebije miecz i która zdawała sobie sprawę, jakiej ofiary Pan Bóg od niej zażąda, mniej lub bardziej, może nie we wszystkich szczegółach, ale na pewno co do istoty. Prośmy, aby nas nauczyła tego, abyśmy w takim duchu przychodzili do Kościoła, do Świątyni Bożej, na mszę świętą zwłaszcza. I aby każda msza święta, w której Chrystus przecież swoją ofiarę ponawia, nas samych kształtowała, formowała i aby nasze życie również było życiem pełnym ofiary, a jednocześnie pełnym szczęścia i zarazem spełnienia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.